Zakupy z Amazona. Jest 7 rano. Wojtek zamówił dostawę poprzedniego wieczora. Klepu napisała, nie, ale możesz mi jakąś niespodziankę kupić. To tatuś, szukaj niespodzianki dla córusi. Jesteśmy właśnie w Heronie. Max ma swój koszyk, ja mam swój koszyk. Co wybierasz? O, pomelo! No, a duże nawet, nie? Takie banany muszę. Jakie piękne jesienne dekoracje. No dobra, to zaczynamy food haul. Zapłaciliśmy. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Zapraszam was dzisiaj na food haul. My się wybieramy do sklepu, a wy sobie zobaczcie zakupy, jakie robiliśmy w ostatnim czasie. Ja tak, wiecie, przez kilka dni wam nagrywałam, tego się trochę nazbierało, to zobaczcie sobie teraz, a my idziemy do auta i jedziemy. Zakupy z Herona. Tutaj mam dwa żwirki dla naszej Lili i tutaj karma sucha, jakaś nowa jest, z żurawiną. Mleka bananowe, jazu dla dzieci, 4 buteleczki, ser grubotarty, masło, ziemniaki, mandarynki, szynka, 3 opakowania, 2 opakowania salami, worki na śmieci, cebula, 2 opakowania najlepszych jajek na świecie. Tutaj zobaczcie, lody Tango. One chyba są z płynnym środkiem. Moje! I tak, twoje, Maksiu, twoje. W ogóle pokaż, jak ty pięknie jesteś ubrany w halloweenową bluzkę, nie? Tak. Przepięknie. I tutaj prezent od taty. Maksiu dostał taki miecz halloweenowy świecący. 4 funty kosztował. Też w Heronie. Tu się przyciska i się świeci. I głowa, i tutaj miecz. Czy wy wiecie, jakie te lody są pyszne? Pokaż, Maksiu. Tam jest normalnie płyn w środku. Nie ruszaj rączką. Normalnie płyn w środku. Nie wiem, czy to widać. Pyszności, nie? Zakupy z Aldika. Wojtek był, wydał 21,57 i mamy tak. Szczypiorek, awokado, 4-opak, pomidorki, winogrona ciemne, jasne, miks, 2 razy makaron spaghetti. Tutaj mamy, jejka, jak to się nazywa? Kiełki, tak? Dobrze mówię? Karkówka, pomarańcze, 4-opak. Tutaj groszek młody, sałata lodowa, banany 2 razy, marchewka, winogrona zielone, papryka taka mini, słodka, lemoniada, cola i zobaczcie tutaj, jakaś nowość, espresso martini mocktail. Nie pamiętam, Wojtek mówił, 23 pensy to kosztuje, czy coś takiego. Bardzo tanie, a to jest pewnie do robienia tych koktajli z martini o smaku kawowym. No martini nie mam, ale napoju z chęcią spróbujemy. Aż zaraz zobaczę dokładnie, ile to kosztowało. 25 pensów. Ciekawe. Zakupy z Lidla. Zapłaciłam za wszystko 15,71. Mam tutaj też nową gazetkę, bardzo halloweenową. I tak, 2 razy mozzarella. Jedną niechcący wzięłam, o 55% obniżony tłuszcz, ale to nic. Pierogi z kapustą i grzybami, mini ogóreczki, granat, banany, papryka, ser, coś a la oscypek, mleko pełne. Tutaj mam pomidorki. Długa bagietka, kabanosy, jakieś nowe z serem i cebulą. Tutaj mam chleb na zakwasie chrupiący, 3 bułeczki i tu coś na deser po śniadaniu. Ciasteczko z orzechami pekan i syrop, nie, z czymś to jeszcze było, nie pamiętam. I rogalik. Wow, jak pięknie zrobiłeś, ale pięknie, Maksiu, pięknie ozdobiłeś. Ślicznie, naprawdę. Zakupy z Herona, 14 z hakiem zapłaciłam, ręczniki papierowe, zobaczcie, 4-opak w Heronie kosztuje tylko 1 funta, bardzo tanie, napój, nie, sok pomarańczowy, cola zero waniliowa, ciasto cytrynowe, ciasto digestive z czekoladą mleczną, tutaj mam, no właśnie nie wiem co to są, jakieś zwykłe herbatniki, takie jak z cukrem wyglądają, tutaj 3 napoje
tropikalne, tropical soda, czyli woda pewnie gazowana o aromacie tropikalnym będzie. I wiecie co, były jakieś takie toniki. Te są zwykłe, 4 za funta, a tutaj 4 były, jednego już Wojtek otworzył. I one są pink peppercorn, różowe ziarno pieprzu. No ciekawe. I to wszystko. No oczywiście, że to nie wszystko. Kupiłam jeszcze Maxowi za 1,5 funta były naklejki na dnie. Zobaczcie, jakie fajne. I płatki Nesquik bananowe. On tutaj już zaczął jeść. Teraz wszystko. Zakupy z Amazona. Jest 7 rano. Wojtek zamówił dostawę poprzedniego wieczora między 7 a 9 rano. I o 7 już była dostawa. Zobaczcie, jakie kolorowe torby teraz mają. Rozpakowujemy. To są całe zakupy. Zapłacił Wojtek 40 funtów z hakiem. I tutaj mamy napój Rubicon, mango, Sprite. Tutaj zobaczcie, różowe tango. Bardzo fajne. Fanta, mleko, Pepsi. Tu butelka wina. Jakieś takie. Pomidorki, pasta do zębów dla Maxa. Pasta do zębów dla nas, chlebek. Tutaj ser, pasztet. Halloumi. Specjalnie zamówił Wojtek z Amazona, bo on był, wiecie co, bardzo dobry i tak nie pryskał na patelnię. Jak miałam kiedyś z Lidla, to strasznie, strasznie dużo wody miał w sobie. Banany, moja ulubiona mozzarella, 2 kostki masła, sok jabłkowy, ketchup, bardzo, bardzo dobry on jest. 5 słoików oliwek zielonych, nadziewanych. Nadziewane? Tak, tak, z migdałami. I tutaj jeden słoiczek ciemnych oliwek. I jajka. I to wszystko. Jesteśmy właśnie w Heronie. Wow. Max ma swój koszyk, ja mam swój koszyk. I on dzisiaj swoje zakupy wybierał, tak? Tak. No, idziemy do kasy. Ja. Ty masz więcej od mnie. Ja mam więcej od Ciebie? Tak. Ale Ty i tak dużo zakupów zrobiłeś. Tak. Zaczynamy od zakupów Maxa. Tutaj on sobie wybrał takie... Co zrobiłeś? Uderzyłeś się? Już w porządku. Tutaj on wybrał sobie takie literki. To są takie frytki. Alfabet, bardzo fajne. Tutaj teraz chcę sobie zjeść taki snack. Ręce mam mokre, bo myłam. To są krakersy, ser i szynka. Tutaj wybrał sobie takie halloweenowe jabłko w czekoladzie z taką posypką. I to jest na patyku. Kupiliśmy też balony halloweenowe. Tutaj jest ich 25, funta 50 kosztowały. Tutaj są 4 mleka ze słomką. Jedno czekoladowe było ostatnie i wziął jeszcze 3 bananowe, bo są 4 za funta. I wiecie co, w bardzo dobrej cenie było kakao Nesquik Dolce Gusto. 1,5 funta za 16 kapsułek. A ja mam gdzieś maszynę Dolce Gusto. I wiecie co, tak sobie pomyślałam, że ją wyciągnę i niech Max sobie... też robi. Jemu się zawsze podoba, jak ja robię kawę, to będzie miał taką atrakcję, może i Maciek się napije. No i teraz przechodzimy do moich zakupów. Teraz moje zakupy. Kupiłam makaron fusilli, bo mam ochotę zrobić ze szpinakiem. Tutaj mam salami. Wiecie, co najbardziej nam smakuje? Te salami z Herona. Jest naprawdę smaczne. Tutaj zobaczcie, kiełbaski dla naszej Lili i już świąteczne. A tutaj to jest chyba coś nowego, prezydent, i to jest... Crème de brie, to jest serek brie do smarowania, tak jakby, tak jak topiony. Tutaj mamy frytki, rustic taste, i one są, wiecie co, ze skórkami. I kiedyś je miałam, bardzo dobre były i znów kupiłam. Tutaj jogurty były po 50 pensów, to sobie pomyślałam, że dzisiaj i jutro je sobie zjemy. I kupiłam też 3 opakowania Activi, to są 4-paki i te 3 4-paki były za 1 funta, czyli 12 jogurtów za 1 funta, bardzo tanio, a warto jeść aktywnie. No i kupiłam też 4 buteleczki tego toniku
o aromacie różowego pieprzu. Już go miałam i jest bardzo smaczny. I za wszystko zapłaciłam 17,20. I to wszystko. Patrzcie, mam dużą kanapkę. Dużą kanapkę, ale wiesz co? Zrobię jeszcze większą. Ale musisz iść z tym do stołu, bo to ci się zaraz wszystko wysypie. O, tak wygląda ten Maksio zestaw w środku. Jak ty to zjesz? Tak będziesz jadł? Tak. Ło. No próbuj, próbuj. Nie zmieści ci się. Spadnie! A psuje się śnaczy. Lepiej zrobić małą kanapkę. I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you. Malutkie kolejne zakupy z Amazona. I mamy tak, papier toaletowy Andrex, 2 razy sucha karma dla Lili, brokuły, groszek młody, kapusta, steropak awokado, ale one są gigantyczne, naprawdę są duże, te awokado, bardzo fajne, ogórek, tutaj mięso mielone, mrożone i powiem Wam, że jest zamrożone, parówki berlinki, kurczakowe i ziemniaki. I to wszystko. Skupiona. Że wkładam monetę. No co powiedziałaś przed chwilą? Nic. Żebym ci tyłka nie nagrywał. No dobra, jesteśmy w środku, zaczynamy zakupy i właśnie tutaj widzę dynie i są takie małe po 79 pensów tylko i chyba kupię, wiecie co, ale po to, żeby ciasto z dyni zrobić. Te są po 3 funty, a te po 79 pensów i takie fajne. O, tutaj słodycze halloweenowe, zobaczcie jaki torcik fajny, a jakie śruby. O, jakie ładne cupcake'i. Tu jeszcze jakieś. Przebrania. Co to napis? Bu. Na baterię? Nie. 1,5 funta? Nie, nie, to nie od tego. A te dynie ładnie wyglądają, tak z daleka bardzo realistycznie. Tu nawet jest piniata dynia za 6 funtów. O, jaki kot! Ale tak spokojnie dzisiaj w miarę w Tesco, dużo za dużo ludzi nie ma. O, banany muszę kupić. Co wybierasz? O, pomelo! No, a duże nawet, nie? Takie banany muszę zważyć. A naprawdę ładne te gruszki. No takie dwie weźmiemy. Ale takie też są fajne. Mhm. Nie, ja wolę jednak takie.
One taki fajny kształt mają. No to weź jedna. Aha, trzeba zważyć iść. I powiedzmy... Och, decyzje, decyzje. No dobra, tą co miałam. Nie. Tu masz taką albo taką. Gdzie tu są wróżki? Yes. Ja wolę zielone, no. Jesteśmy... Cały czas mi przychodzą jakieś wiadomości, bo do Moniki mamy zaraz jechać i zapytała Moniki, czy potrzebuje coś ze sklepu. Napisała, nie, ale możesz mi jakąś niespodziankę kupić. To tatuś szukaj niespodzianki dla córusi. A ja jestem na warzywach, znaczy my jesteśmy i tak sobie pomyślałam, że na rosół może wszystko wezmę, to niech sobie w lodówce leży. Tak kładę do tego wózka i się śmieję do Wojtka, że wszystko mi się takie tanie wydaje. Marchewka 45 pensów, pietruszka, korzeń 60, a Wojtek mówi, zobaczysz przy kasie, jakie wszystko tanie. Oglądam ryby, filety, bo chcę Maxowi rybkę dzisiaj usmażyć. I wiecie co? To jest chyba płaszczka, tak? Dobrze mówię? Ja nie wiem, co by... Ej, czekajcie, złapię. Ale to strasznie dla mnie wygląda. Znaczy nie, no, nie, że nieładnie, tylko... tylko tak bardzo realistycznie, tak, nie wiem, jakby właśnie... No nie wiem, tak mi szkoda tej ryby, jak na nią patrzę. Bo te kropeczki flądra, pewnie... Flądra płastuga. Flądra płastuga? No. Ale to jak oczy wygląda i dlatego mi tak szkoda tej ryby pewnie. No dobra, wybierz. I co, będziesz piekł to? No. Jakie piękne jesienne dekoracje. Kawusia tutaj. Co to za chleb? Nie wiem, jakiś ciemny z ziarnami, to takie musisz jeść. No dobra, i ja sobie wzięłam jeszcze te bułki. Bo mi tak się z tym cebulem skojarzyło. Będę chciała jeść. Ty ciemne mamy się zbliczyć. Wróciliśmy na warzywa. Widzicie, jak kręcę się po tym Tesco, ja tutaj nic nie mogę znaleźć. Wózek już nam się zapełnia. Ale jednak coś możesz. Chyba dzisiaj wszystkiego tutaj nie kupimy, ale i tak mamy dużo, zobaczcie. Może tu przy sosa. Muszę kupić syrop klonowy, bo potrzebuję do... potrawy i utknęłam i nie wiem gdzie. Zobaczcie co Wojtek znalazł. Kostki rosołowe w puszce. No to wywar ma być niby chyba. No ja wiem, ale odjazdowe, nie? I z puszki będziesz nalewał, jakbyś piwo lał. Świetne. Poddałam się, nie znalazłam syropu klonowego, w końcu zapytałam się tutaj jednej pani i powiedziała, że w alejce numer 10, czyli jesteśmy przy ciastach, w lodówce. Tam nie było, tu jest ciąg dalszy, rzędu 10, czyli gdzieś tu to musi być, o. Tutaj gdzieś, a co ty znalazłeś? A ty kiedyś miałeś indyka, pamiętam, miałeś je. No dobra, miodu, jest, tutaj? To? Nie. Tak? Nie wiem, jak się nazywa po angielsku. Maple syrup. Dużo, dużo tych zakupów. Tak myślę. I ta, ona ma niedługo uniwersytet, Monika. I tak myślę, że przy aucie zrobimy food hall. A no. Oh.
No dobra, to zaczynamy food hall. Zapłaciliśmy 80 funtów 17 pensów. Będę od razu pakowała. I mamy tak. Pomelo. To dla Moniki? Dynia. O. No tak, ciężko. Ananas. Akurat pełno aut tutaj teraz. Dwa razy feta. Jeszcze jedno pomelo. To tam... A nie, to miało być tam. Gruszka. Gruszka. Dalej. Brukiew. 2 litry sok pomarańczowy. 2 litry czy 1,5 litra? O, Monika. Okej. Serki, takie tubki dla Maxa z taką maską. Bułeczki z ziarnami. Dwa razy brokuły. Tylko, że w jednej paczce dwa brokuły były. Dobra, drugą siatkę biorę. I mamy tak. Tu jakiś chlebek ziarnisty. Wojtek mi wybrał. Tutaj mamy chleb na zakwasie. Winogrona zielone. Winogrona czerwone i zielone. Wojtka puszka z wywarem. Miód stały do smarowania. Syrop klonowy, taki Wojtek wybrał. Bekon. Nagrywasz na pewno? Chyba, się okaże. Łosoś. Monika bardzo go poleca, z tej firmy właśnie Mowi. I jedna z Was mi kiedyś też go polecała, chyba pracuje jedna z Was tam właśnie. I właśnie pisałaś mi Gohana, że jest bardzo dobry, także kupiliśmy. Perliczka Wojtka. Bułka tarta. Majonez winiary. Pomidorki. Pomarańczowe i czerwone. Eklery. Szczypiorek. Ser. Nie mogłam znaleźć gorgonzoli i znalazłam kambozole. I wzięłam kambozole. Orzechy włoskie. Ale to jest ciężkie. Szpinak. Jedna gruszka. Druga gruszka. I muszę siatkę nową. I dalej. Marchewka. Jeszcze jedna marchewka. Siatka pomarańczy. Por. Pietruszka korzeń. Papryka. Salami z indyka. Dwa razy mozzarella. Ser brie, już taki w plastrach. Ser emmental z dziurami. Dużo bananów. Figi, czteropak. Malinki, ale jakie? Tak jak prosto z krzaka zerwane. Chipsy jakieś takie. O, ginoa. Ginoa. Chipsy. I pietruszka w doniczce. I to są całe nasze zakupy. Dobra, pakujemy do samochodu. Jedziemy dalej. Wam bardzo dziękuję za zrobienie tych zakupów razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, buziaki kochani, trzymajcie się. You know that you one of a kind, wanna show me.